Co roku po zakończeniu sezonu rajdowego w Polsce któraś z załóg decyduje się wystartować w austriackim Tempericie, będącym eliminacją mistrzostw tego kraju, ale również rundą europejskiego czempionatu o współczynniku 10. W poprzednich latach z miejscową czołówką rywalizowali m.in. Paweł Przybylski, Krzysztof Kołowczyc, Robert Gryczyński, Leszek Kuzaj, a ostatnio Jarosław Pinelec. Tym razem nasza kamera przybyła do Weidhofen w ślad za Januszem Kuligiem i Jarosławem Baranem. Jako pierwszy na trasę ruszył Rafael Sperrer w bardzo szybkim Meganie Maxi. Ubiegłoroczny mistrz Austrii niestety nie przejechał zbyt długiego odcinka. Już na 4 kilometrze pierwszego OS-u wypadł z trasy, uszkodził tarczę hamulcową i wycofał się. Kulik i Baran wystartowali agrupową Toyotą Celicą GT4 z numerem 2. Pierwszy dzień rajdu to 9 odcinków specjalnych rozgrywanych na dystansie 125 km. Polacy debiutowali na tych trasach, zatem trudno było od nich wymagać szaleńczej jazdy. Tym bardziej, że rywale po pierwsze znali te OS-y na pamięć, po które dysponowali nowocześniejszym sprzętem. Dlatego nie dziwiły czwarte, a czasem trzecie rezultaty OS-owe. W sumie korzystając z problemów i potknięć austriackich kierowców, polska załoga ukończyła pierwszy dzień na trzeciej pozycji. Jeżdżąca w tym roku pełen cykl mistrzostw Starego Kontynentu czeska załoga Paweł Sibera i Petr Gross w fabrycznej Skodzie Octavii Kitkar spisywała się nie najlepiej. Mimo faktu, że trasa nie preferowała w żadnym stopniu aut z napędem na jedną oś, to po doświadczonym w Mistrzostwach Świata duecie spodziewano się przecież więcej niż 8 pozycji po pierwszym etapie. Chris Rosenberger jeżdżący ze szwedzkim pilotem Perem Karlssonem wzbudzali największe zainteresowanie kibiców. Powodem ku temu był ich samochód, znany dotąd niemal wyłącznie z Mistrzostw Świata Seat Cordoba WRC Evo 2. Austriacko-szwedzka para jechała znakomicie. Jednak na jednym z nawrotów samochód zgasł i co gorsza nie chciał za nic już zapalić. 2 minuty straty z tego OS-u kosztowały Rosenbergera i Carlsona spadek na 5. miejsce po pierwszym dniu. Sepp Haider i Stefan Eichhorner w Peugeotie 306 Maxi to niemal legenda austriackiego rajdowania. Zwyciężał także w rajdzie Semperi. Mimo, że podobnie jak Sibera dysponował napędem na jedną oś, jechał o niebo lepiej od Czecha. Jego widowiskowa i odważna jak na niemal 50-latka jazda przynosiła znakomite efekty. Pierwszy dzień zakończył na 4. miejscu, prowadząc we 2. A to wicemistrz Austrii Markus Mitterbauer z pilotką Ilką Petrasko w Toyocie Corolli WRT. Zwyciężył tutaj w Sempericie przed 2 laty. W tym roku miał także apetyt na pierwsze miejsce, jednak musiał pokonać Rosenbergera i Stenga. Początkowe OS-y to wyrównana walka między tą trójką i sekundowe różnice. Dopiero końcowe odcinki zdecydowały o prowadzeniu Mitterbauera po pierwszym dniu. Willi Stenk tym razem jechał z byłym pilotem Rosenbergera z Ziggym Schwarzem. Jego Ford Escort WRC spisywał się bez zarzutu, ale wyraźnie widać było, że Toyota Mitterbauera i Seat Rosenbergera są szybsze. Mimo wszystko Stenk jechał bardzo ambitnie i po pierwszym etapie zajmował 2. miejsce 21 sekund za liderem. Franz Wittmann na pierwszym OS-ie wypadł z drogi i nie pojechał już dalej. W grupie N po pierwszym dniu i wspaniałej walce prowadził miejscowy kierowca Michael Brandner, numer 12, ale jego przewaga nad drugim w tej kategorii, Christianem Hidegiem z Węgier, wynosiła tylko 11 sekund. Drugi dzień rajdu to 12 odcinków specjalnych. Znakomicie rozpoczął Mitterbauer, który wygrał 4 z pierwszych 6 odcinków specjalnych. Przewaga, jaką zyskał, sama nasuwała taktykę. Już do końca rajdu Austriak jechał spokojnie, kontrolując przebieg rywalizacji. Druga sprawa, że dysponował naprawdę znakomicie przygotowanym samochodem, który wydatnie pomagał mu realizować założenia. Tym samym nie dziwi nikogo, że Mitterbauer i Petrasko zwyciężyli w 19. Sempericie dość wyraźnie. Z
Szczęk od początku dnia próbował odrabiać 21 sekund straty z pierwszego etapu, ale już na pierwszej próbie przydarzył mu się błąd, który kosztował 34 dalsze sekundy. To ostudziło zapał Austriaka, który mimo wszystko wygrał odcinki numer 12 i 15. Jednak na odrobienie strat było to stanowczo za mało. Drugie miejsce w rajdzie. Kulik i Baran nie zamierzali atakować. Wiedzieli, że na obcym terenie taka taktyka może się źle skończyć. Dlatego jechali bardzo spokojnie i z pełnym wyrachowaniem przyglądali się, jak spisują się rywale pozostające za nimi. A tam znakomicie jechał Rosenberger, który w piorunującym tempie odrabiał dystans. Przed ostatnim OS-em Polacy mieli nad nim 10 sekund przewagi, ale i tak musieli pojechać na maksimum, aby to utrzymać. I udało się, mimo iż raz na chwilę opuścili drogę, obronili przewagę, wygrywając z Austriakiem trzecie miejsce o sekundę. Heider 4 sekundy przewagi, jakie miał nad Rosenbergerem, stracił już na pierwszym odcinku. Pozostający za nim zawodnicy grupy N nie mogli mu zagrozić, tak więc kierowca Peugeota 306 Maxi mógł spokojnie podróżować. Przy okazji czynił to niezwykle widowiskowo, dając publiczności powody do zadowolenia. Piąta pozycja w rajdzie. Rosenberger na początku podjął próbę dogonienia Kuliga, do którego miał minutę straty. Jednak po początkowych odcinkach, na których odrobił lwią część dystansu, na 14 i 15 zaczęła szwankować elektronika w Seacie. Przewaga Kuliga wzrosła wtedy do 55 sekund. Kolejne OS-y to atak Austriaka, który ostatecznie, jak już Państwo wiedzą, przegrał trzecie miejsce z Polakiem o jedną sekundę. W grupie N w dalszym ciągu trwał pojedynek Brandner-Hidek. O dziwo, to austriacki kierowca nie wytrzymał nerwowo i zaczął popełniać błędy. Hidek, który w ubiegłym roku jadąc N grupowym eskortem spisał się bardzo dobrze, tym razem zwyciężył w grupie N, pokonując miejscowego faworyta o 39 sekund. W generalce Węgier zajął szóste, a Brandner siódme miejsce. Wciąż bardzo pasywnie jechał Sibera. Dawno nie oglądaliśmy go w tak słabej formie. Być może jest to efektem ciężkiego sezonu. Dziewiąta lokata. Trzecia załoga rajdu, Janusz Kulik i Jarosław Baran. Mieliśmy dużo szczęścia na ostatnim odcinku, bo raz, że obróciliśmy się, dwa, śmieję się, że wróciliśmy z dalekiej wycieczki, to znaczy, że już myślałem, że zostaniemy w tym lesie. No duże emocje, ja myślę, że takie rajdy czegoś uczą. Zwycięzcy Semperita, Markus Mitterbauer i Ilka Petrasko. Hans Keller!